Witam i zapraszam na Błatnią. Idziemy szlakiem czerwonym, który od początku już zaczyna się dosyć stromo wznosić, no i to przez jakiś czas tam potrwa. Mamy pierwszą panoramę. Pomału dochodzimy do skrzyżowania pod Łaskiem i tutaj nam się ukazuje piękna panorama na Pogórze Śląskie, gdzie mamy między innymi zbiornik Goczałkowicki. I tutaj mamy odejście szlaku zielonego do Skoczowa, a my idziemy dalej szlakiem czerwonym. Po przejściu przez dość duże błoto znajdujemy się w świerkowym lesie. Już tylko parę minut dzieli nas od szczytu Czupla. Osiągamy szczyt Czupla. I tutaj mamy taki kamyczek. I takie trzy brzozy z kapliczką. Od Czupla chwilę schodzimy, by potem znowu zacząć podchodzić, ale tym razem pod Małą Cisową. Tutaj mamy, już zaczyna się powoli śnieg, ale jest go, no, widać bardzo mało. No i tak się idzie, tam widać, że tam jest dość stromiej. Zaczynamy najprzyjemniejszą część całej wycieczki, czyli marsz takimi polanami, który się zaczyna tak naprawdę od Małej Cisowej i trwa już na cały szczyt Błatniej. Po chwili dochodzimy na Wielką Cisową, gdzie ukazuje nam się ładny widok na schronisko na Błatniej. Pomału już docieramy pod schronisko. Tutaj widać, że jest dość dużo śniegu. No i się dość przyjemnie idzie, poza tym, że to jest takie błoto, które jest, no, dość nieprzyjemne. Tak, to warunki są bardzo, bardzo sprzyjające. Doszliśmy pod schronisko. Chodzimy niebieskim szlakiem w kierunku Siodła pod Przykrą, gdzie ten szlak zmienimy na szlak Szklanki. Taką po prostu ścieżkę edukacyjną, która nas doprowadzi na sam parking. Siodło pod Przykrą, no i tak jak mówiłem przed chwilą, zmieniamy kierunek na
na szlak szklany, który jest w tym momencie połączony z szlakiem żółtym. No i sobie nim po prostu chwilę przejdziemy, potem się tam szklana odłączy. Szlak momentami jest stromy, ale ogólnie prowadzi taką ścieżkę, na której nie ma zbyt dużej ilości śniegu. W tym momencie część szlaku no jest bardzo błotnista. No. I tak naprawdę, że zejście tym szlakiem szklanym tak mniej więcej wygląda w większości, tylko jest bardziej stromy jeszcze. Jesteśmy już u końca naszej wycieczki, więc do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć! Cała wycieczka zajęła nam ponad 4 godziny i przeszliśmy prawie 11 km. Dziękuję za oglądanie.